Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kilku lat dziennikarz. Dziś rozmawiamy o tym, że o szokującej sprawie, o tym, że Polak został skazany za 14 lat, na 14 lat łagru, to był bardzo surowy wynik, za rzekome szpiegostwo, chodzi o Mariana Radzajewskiego. Został skazany w kwietniu 2018 roku. Został złapany na gorącym uczynku podczas przejmowania części do systemu przeciwlotniczego S-300. Rosjanie opublikowali film z jego zatrzymania. No, uważa się go za ofiarę prowokacji, natomiast no, polska strona nie komentuje w żaden sposób zarzutów szpiegostwa, nie dementuje też ich. Po zatrzymaniu kilka miesięcy później pracę stracił generał Andrzej Kowalski ze Służby Wywiadu Wojskowego, co niby ma potwierdzać zasadność zarzutów. Natomiast chodzi o coś innego. Grzegorz Rzeczkowski, ja tutaj przeczytam lit. Polski więzień Putina zdradzony przez rząd PiS. Ludzie Ziobry nie podjęli próby wymiany. Polskie władze mogły wymienić Polaka odsiadającego w rosyjskim łagrze karę 14 lat więzienia za szpiegostwo na dwóch ludzi cennych dla Kremla. Obydwu ludzie Ziobry oddali Putinowi za darmo. To jest szokujące, drodzy Państwo. Tutaj mieliśmy taką sytuację. Takie porównanie, to są bardzo ciekawe rzeczy w tym tekście. W ogóle polecamy najnowszy Newsweek, natomiast szczególnie właśnie ważny jest ten tekst Grzegorza Rzeczkowskiego. Otóż 6 marca 2019 roku na warszawskim Okęciu na podstawie tzw. czerwonej noty rosyjskiego biura Interpolu został zatrzymany przez Straż Graniczną Wiaczesław Wiśniewski, 46-letni syberyjski, dziś tego biznesmen, gdy przyleciał do Polski w interesach z Hiszpanii. Był poszukiwany pod zarzutem skorumpowania urzędniczki nadzoru budowlanego w zamian za około 90 tysięcy dolarów. Miała przymknąć oko na niezgodną z przepisami przeciwpożarami budowę Centrum Handlowego Rozrywkowego Zimowa Wiśnia w Kemerowie. Tam jest opis tego całego wałku. W każdym razie, gdy Wiśniewski został zatrzymany, Komenda Główna Policji poinformowała Rosjan. Oni przysłali wniosek o ekstradycję. Tam się zgłosiła Fundacja Helsińska Praw Człowieka, która stwierdziła, że istnieje potencjalna możliwość naruszenia praw człowieka pana Wiaczesława Wiśniewskiego w przypadku wydania go do Rosji. No i to jest decyzja, którą osobiście podejmują ministrowie bądź wiceministrowie sprawiedliwości. Oni nie są związani decyzją sądu, mogą odmówić wydania, gdy jeżeli kodeks postępowania karnego mówi, że zachodzi obawa, że w państwie żądającym wydania może dojść do naruszenia wolności i praw osoby wydawanej. I teraz tak. No oczywiście były też głosy, narzeczona Wiśniewskiego podkreślała, żeby nie wydawać go, bo tam będzie bardzo duże możliwości. I teraz uwaga. Rzecznik Praw Obywatelskich w październiku 2019 roku poinformował, że nie skorzysta z praw do złożenia kasacji do Sądu Najwyższego. 10 marca 2020 roku działający z upoważnienia Ziobry wiceminister Michał Romanowski zdecydował o wydaniu Wiśniewskiego Rosjanom. No i tam po prostu przepisali uzasadnienie żywcem spisane z dokumentów rosyjskiej prokuratury, zignorowano zastrzeżenia i wydano. I teraz drugi. Grożącą mu śmierć, zagrożeniem życia. To jest bardzo ciekawa rzecz. Grożąca, zupełnie inaczej zachowała się prokuratura i sąd w przypadku Denisa Lisowa, mieszkającego z rodziną w Szwecji, Rosjanina, który porwał swoje trzy córki przekazane do rodziny zastępczej i w kwietniu 2019 roku uciekł z nimi do Polski. I został identycznie zatrzymany jak Wiśniewski i uwaga, tutaj wstawił się za nim Rzecznik Praw Dziecka, współpracownik Ziobry Mikołaj Pawlak, zwany również Rzeźnikiem Praw Dziecka, człowiek, który groził ludziom krytykującym go, między innymi mnie, publicznie, po prostu facet, naprawdę bardzo zły człowiek, człowiek, który, drodzy Państwo, zrobił wszystko, żeby poniósł konsekwencje tego, co robił i nie robił.
jako rzecznika, ale to już, drodzy Państwo, po 15 Żeby października. śmierci Mikołaja Filiksa groził, że Tak. tym, którzy się ujmowali. Przypomnijmy, że on do tej pory nie zrobił nic, żeby ukarać tych, którzy doprowadzili do zaszczucia dziecka. O tym opowiada w przejmujących słowach posłanka Magdalena Filiks o tym, że Mikołaj czytał po prostu po tym, jak jego dane ujawnili pracownicy TVP, podali po prostu, no i ludzie związani z Ziobrą. Mówimy o hejterze Mateckim. Oni to zrobili po prostu cynicznie, bezdusznie. Potem oczywiście kasowali te swoje wpisy, ale teza była taka, że posłanka Felix nie ujawnia sprawy, nie nagłaśnia sprawy pedofilii wobec własnych dzieci, żeby chronić po prostu partię, bo członek partii, który się dopuścił czynów pedofilskich, no to był właśnie związany z partią, z Platformą Obywatelską. No po prostu obrzydliwość. To po prostu, to powiem tak, to nie ma lepszego cytatu niż cytat ze słynnego ze Zbigniewa Zapasiewicza z CK Deserter. Nie ma po prostu w ludziach, w słowniku ludzi cywilizowanych słów dostatecznie obelżywych, żeby nazwać Mateckiego, tego już, jak się nazywa, czekaj, Duklanus. Szafarowicza, Tak, Szafarowicz. mistrz się przy reszta, tak. Tak, też tego. Dulkanowski, czy jak on tam się No nazywa? właśnie też właśnie Dulkanowski, to jest taki pan, który jako redaktor naczelny, a zresztą, żeby było jeszcze śmieszniej, to ten cały hejt był zaplanowany i o godzinie, uwaga, przed publikacją Polskiego Radia została opublikowana publikacja w TVP Info, która się odwoływała do publikacji Polskiego Radia, której jeszcze nie było. Wiecie Państwo, to po prostu był zaplanowany hejt, który doprowadził do samobójstwa dziecka i powiem Państwu jeszcze te ich obrzydliwe tłumaczenia, kasowanie wpisów. Straszne to jest. Wiele z Donaldem Tuskiem, żygać się chce. Naprawdę, o tak, przepraszam. Bardzo pamiętam, przepraszam, ale tak. W każdym razie tamten koleś reprezentowany przez ludzi Ordo Iuris to jest nagle się okazało, że można nie wydawać po prostu na podstawie noty i uwaga, nie Rosji, tylko Interpolu. tak, to jest drodzy Państwo, no to jest, no, to oczywiście tutaj słynny Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris się sobie chwalił sobie to, że wyreklamował tego Rosjanina. Nasz ulubiony pan mecenas. Tak, natomiast to jest, drodzy Państwo, nie, to jest tylko takie pokazanie, więc co oni mogli zrobić? Tutaj pan redaktor Rzeczkowski po prostu rząd mógł, skoro go wydał, to mógł powiedzieć, okej, okay, my go wam wydamy, ale pod warunkiem, przepraszam, że tak cynicznie, bo być może w ogóle nie należało pana Wiśniewskiego wydawać, bo ja jestem głęboko przekonany, że wydawanie kogokolwiek Federacji Rosyjskiej jest po prostu tak jak w tej chwili uważam, że wydawanie kogokolwiek do Polski jest niedopuszczalne z powodu tego, że mamy już polityczne sądy. Natomiast, Janku. że jest loteria, czy trafisz na porządnego sędziego, który ma kręgosłup, że tak powiem, który się nie daje nagiąć ludziom z Ziobry, który się nie daje nagiąć bezpiece. No, spójrzmy prawdzie w oczy, Tomku, z całym szacunkiem dla pani sędzi, która ma akcję Republiki, ja nie wierzę, że masz uczciwy proces Ja też nie mam, ja też nie mam złudzeń, ja nawet z panią sędzią mam że sędzia, który... dyskusję, mówię, nie mówię do niej do apelacji. Tak, że sędzia, która ma akcję telewizji Republika, telewizji, z którą ty jesteś skonfliktowany, z którą gdy uzyskasz u niej wyrok uniewinniający, będziesz miał roszczenie do tej telewizji. To jest już po prostu tego, żeby sędzia, która osobiście uniewinniając ciebie, uderza we własną inwestycję. No to wiecie Państwo, to naprawdę nie są, że tak powiem, przed tego. Natomiast no wciąż jednak polski system sądu. Przedłużała areszt Sławomira Nowaka, Sędzia, tak. sądzi generała Szczępińskiego i tak dalej, i Czyli tak wiesz, no dalej. jest, znaczy inaczej, no jest traktowana jako sędzia, ja to widzę, że taki wpis o tym, no bo drodzy Państwo, no jak ja w ogóle nawet nie wiem, czy sędzia. Ja to publicznie zadawałem pytanie, czy sędzia, który ma wpisane, że jest udziałowcem telewizji Republika, może być udziałowcem
udziałowcem w ogóle, znaczy ten może mieć w ogóle, może być w ogóle sędzią, dlatego że jest to telewizja, która wspiera niedemokratyczne wartości. Jest to telewizja, która wspiera sądownictwo uzależnione od polityków, czyli nie jest niezależne. To nie jest spółka Skarbu Państwa nawet. Ale to chodzi o to, że to jest spółka, która jest utrzymywana przez pieniądze podatników. Natomiast dla mnie to, że ktoś po prostu, że jakiś sędzia wpisuje sobie w oświadczenie majątkowe akcje Republiki nie kupuje się po to, żeby zarabiać na tym. Akcje Republiki to jest forma inwestycji, która ma się opłacać pozapolitycznie. Ja powiem naprawdę, mnie szokuje, że sędzia raz, że decyduje się na taką inwestycję, albo jeżeli, bo to wykazuje, bo być może to jest we współwłasności, ale to i tak nie ma znaczenia, że decyduje się wpisać coś takiego zamiast sprzedać, usunąć coś takiego, że uznaje, że można być współwłaścicielem telewizji rządowej, telewizji, która jest dotowana z pieniędzy podatników i uważać, że może sądzić w sprawie, w której sądzi człowieka, który jest jednym z największych utrapień obecnego reżimu. No, proszę. Ale prezes tej spółki, czyli Sakiewicz, zgłaszał przeciwko mnie sprawy, a członek zarządu ma ze mną sprawę karną gmyz. Były. Janku, wracamy do artykułu pana Grzegorza Rzeszkowskiego. Powiem państwu tak, że jestem tym zszokowany. Rzeczywiście to zachowanie polskiego rządu wygląda fatalnie. Pomyślcie sobie, ja nie będę przesądzał, bo oczywiście nigdy się do niczego nie przyznajemy. Jest taka pierwsza zasada, ale zobaczcie, ten chłopak złapany został na przekazywaniu niezwykle ważnych rzeczy. Do odbierania akurat. Odbieraniu części systemu S-300. To jest niezwykle ważne rzeczy. Wynika z tego, oczywiście ja wiem, że jest niewinny, ale wynika z tego, że sama już skala tego i możliwość dostępu do takich informacji niezwykle, dla każdego wywiadu niezwykle ważne źródło. Polak nasz. Ale tu ważne. Posłuchajcie państwo dalej. Tomek, już nie wchodźmy w szczegóły. Facet jest. Nie, ale ja patrzę zawodowo i zaraz powiem ci, dlaczego tak mówię. Do czego wracam? Szanowni państwo, aż się prosi, żeby podać przykład, co oni robią. Zobaczcie przykład pani Major Magdaleny Eismund. I to jest pani Major, która jest teraz szefem Straży Miejskiej w Warszawie. I zobaczcie, służyła w Afganistanie, rozpracowywała najniebezpieczniejszych talibów. Po powrocie z misji w Polsce była nazwana łowczynią szpiegów. I teraz, szanowni państwo, na misji w Afganistanie spędziła rok. Zdaniem komentatorów zapisała się na kartach polskiej armii, to jedna z najbardziej doświadczonych kobiet w polskich służbach. Służyła w Afganistanie, tropiła talibów, szukała składów broni, zapobiegała zamachom, które mogły pozbawić życia polskich żołnierzy. Gdy wróciła do kraju, zajęła się rozpracowywaniem obcych wywiadów. Była nazwana łowczynią szpiegów. Ujawniła co najmniej kilku rosyjskich i białoruskich agentów działających na terytorium Polski. I teraz słuchajcie państwo, co oni zrobili. Najgłośniejsza, najbardziej spektakularna akcja to były negocjacje, które doprowadziły do uwolnienia polskiego obywatela przez białoruskie służby. Wskazuje generał Janusz Nosek, były szef kontrwywiadu. Paradoksalnie za tę zakończoną sukcesem akcję Eismund poniosła konsekwencje służbowe. Ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zarzucał jej, że kontaktowała się z rodziną uwięzionego Polaka bez pozwolenia szefostwa służby kontrwywiadu wojskowego. Została zdegradowana ze stopnia majora do stopnia kapitana. Rozumiecie państwo, pani major Eismund, która poszła po naszego, została zdegradowana. I za to. Świetny fachowiec. Oni tak działają. No ja też rzecz... sądy się nie zgodziły na tą degradację. Sądy się nie zgodziły. Szanowni państwo, nie wolno mi o tym mówić, natomiast Jarosław Kaczyński wie, tak zastanawiam się, bo widzę siebie w podobnej sytuacji, między innymi przy operacji, ja panu powiem krótko, wrak smoleński, pan wie o co chodzi. I też byście nic z nami nie zrobili. Wiesz Janek, no ciebie gdyby kiedyś aresztowano w Moskwie, prawda, byłeś szachistą, też byłyby kłopoty. Nie? Wtedy by po ciebie poszli. Wtedy by ci Polska pomogła.
Tam jest sytuacja tego typu, że mamy polskiego obywatela, który jest skazany w procesie, który my uznajemy za polityczny, i mamy możliwość wymiany. To znaczy, wydali za darmo człowieka. Ja powiem Państwu tak, albo w ogóle nie należało wydawać, ale jeżeli chcieli go wydawać, to tak jak napisał dr Rzeczkowski, powinni byli zażądać w zamian uwolnienia Polaka. Mieli też, drodzy Państwo, drugą historię. Właśnie mieli tego człowieka, tego Rosjanina z tą trójką dzieci, który porwał te dzieci. Zgodnie z prawem europejskim, zgodnie z prawem polskim, on te dzieci porwał. Takie jest prawo szwedzkie. I też mogli powiedzieć do Rosji: słuchajcie, chłopaki, albo my go oddamy Szwedom, albo możemy się dogadać. Dwie okazje. W ogóle nawet nie spróbowali. Pamiętacie taki moment, kiedy Ziobro doszedł do wniosku, że będzie błaznował jako ten, który rozpocznie śledztwo w sprawie Buczy i zbrodni Putina na Ukrainie, że on się nie boi, że polscy prokuratorzy będą jeździli do Buczy. Wiecie Państwo, koleś, który nie potrafi wyjaśnić sprawy przyjęcia łapówki tylko dlatego, że przyjmującą kopertę był jego szef partyjny. Wiesz, czego się dowiadujemy teraz jeszcze, Janku? Po linii partyjnej, Zobacz. no, koalicyjnej. Jest to niezwykle ważna informacja, właśnie w kontekście tego, co ty mówisz. To jest tak. Dowiadujemy się, że prokurator, która prowadziła sprawy rosyjskich i chińskich szpiegów, odeszła na emeryturę. Najbardziej doświadczona śledcza w sprawach dotyczących szpiegostwa odeszła na emeryturę. Wynika z informacji TVN24. To prokurator Anna Karlińska, która zajmowała się m.in. sprawą podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji Tomasza L., byłego pracownika ratusza i tak dalej, i tak dalej. To żywa legenda prokuratury, doświadczona śledcza w sprawach dotyczących szpiegostwa. Nikt nie może z nią równać wiedzą i doświadczeniem, a także nikt nie ma takiego zaufania w służbach, mówię, z prokuratorów. I pani prokurator odeszła w stan spoczynku. Sądzicie Państwo, że to są wszystko w tej chwili rzeczy, które są przypadkowe? Jak sądzicie? Nie chcę już tutaj wchodzić w szczegóły, ale nagle ludzi tak doświadczonych, żeby móc prowadzić śledztwa w sprawie spraw szpiegowskich, to musi być naprawdę wielkie doświadczenie. Ziobro ma tych swoich, tych między innymi, pan wie, panie redaktor, panie prokuratorze z Lublina, no, pan zaczynał od tego, że pan się kładł na ławkach i posłuchiwał pan przestępców w Zamościu. Tak, panie Ziarkiewicz. I pan nie potrafi zrobić. No i ma takich, a na emeryturę wysyła się tak niezwykle ważnych ludzi. Ma szpiegów. Nie wiadomo, czy. Ja nie mówię o kwestii zamiany, bo ja nie znam szczegółów tej sprawy, czy warto jest zamieniać, ale Polak, który siedzi tak długo w rosyjskich kazamatach, żeby nie próbować w jakiś sposób go wykupić, zamienić, pomóc. I podchodzi do tego w taki sposób, jak to, co zrobiła pani major Eismund. Pani major Eismund po prostu jest pragmatyczna. Wiedziała, że albo sama zrobi i uwolni tego naszego człowieka z Białorusi, albo on tam zostanie. I poszła po niego i spróbowano jej złamać karierę. Także widzicie Państwo, i ten polecam rzeczywiście ten tekst pana Grzegorza Rzeszkowskiego, to są rzeczy niebywałe. Rządzą nami ludzie, którzy mają ewidentnie powiązania ze Wschodem i rządzą dla Wschodu, dla Rosji, a nie dla nas. Przede wszystkim to ludzie, którzy nie wykorzystają elementarnych okazji, żeby się nie narazić, żeby wykonują polecenia Rosji. Dostali polecenia, że mają puścić faceta, który, znaczy mają wypuścić go do Rosji, to go wypuścili. Nie spróbowali nawet wydobyć nic. Nawet, drodzy Państwo, prostą rzecz. Nawet taką, żeby na przykład wyciągnąć go z kolonii karnej. Jak już wiecie Państwo, już nawet jeżeli już nie ten. Nie zabija się jeńców, jeńców w tej chwili na wojnie w Ukrainie, bo jeńcy są do wymiany i trzeba uwalniać ludzi, a tutaj nie możemy, my nie potrafimy tego zrobić w zupełnie innych warunkach. Nie, to jest po prostu, to są naprawdę rzeczy, w takim wypadku nie ma przypadków, tak jak była Kto mowa. będzie chciał współpracować z polskim wywiadem? Kto będzie chciał to robić dalej?
No i teraz, drodzy Państwo, były poseł, to też jest bardzo ważne, to już na koniec, informacja tak zwanej ostatniej chwili. We wtorek 26 września zapadło ostateczne orzeczenie w sprawie uniewinnienia Stefana Niesiołowskiego prawomocnie przez łódzki sąd od zarzutu korupcji, między innymi. Prokuratora żądała uchylenia wyroku, przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Sąd okręgowy utrzymał w mocy, uznając, że sąd w pierwszej instancji prawidłowo uniewinnił oskarżonych od popełnienia żądanych tego. No oczywiście już tam zapowiadają, że będą wyrzucali kasację, ale drodzy Państwo, ja myślę, że Ile mogą. razy z życia Zasłużonemu. urwali człowiekowi niewinnemu? Ile razy? Zasłużony. Banda pisowska. Ile? Służony człowiek, którego zaatakowano tylko dlatego, Mówił prawdę o Kaczyńskim. Kaczyński go nienawidził. Nienawidził Kaczyński Niesiołowskiego. mówił prawdę o Kaczyńskim i za to go skasowali. To jest. Facet, który wysadzał pomniki żołnierzy radzieckich. No jeszcze w czasach, kiedy Kiedy to nie było popularną zabawą i może za to groziły realne konsekwencje. No tak, dokładnie. Szanowni Państwo, historia bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Perfidna zdrada Anglików, mój tekst o tym, żeby tak naprawdę przyjrzeć się temu, co się wydarzyło w 38, 39. Anglicy od początku chcieli wrzucić Polskę pod autobus, chcieli, abyśmy przegrali, przegralibyśmy, żebyśmy nie dość, że poszli na pierwsze uderzenie z Niemcami, to żebyśmy przegrali. Stąd naciski Anglików do samego końca, by Polska, mająca pewność, że zostanie zaatakowana, mająca 2 miliony niemieckich żołnierzy u siebie, u granic, żeby się nie mobilizowała, bo oni się strasznie obawiali nieobliczalności Polaków, że jeszcze weźmiemy i mimo, że jest nas mniej, mamy gorszy sprzęt, to jeszcze dokonamy znowu jakichś cudów na kiju i pobijemy Niemców, tak jak pobiliśmy Rosjan w 1920 roku. Idol Putina, o Grigoriu Potiomkinie, kochanku, praktycznie mężu carycy Katarzyny II, człowieku, który przyszedł do historii z powodu wiosek potiomkinowskich, wiosek, które były rozkładane przy brzegu Dniepru, po to, żeby caryca mogła podróżując podziwiać, jak postępuje kolonizacja Ukrainy. Kiedy tylko przepływała, Grigori zwijał swoje wioski i na koniach wiózł je w dalsze części podróży carycy, żeby w każdych kolejnych miejscach postoju mogła podziwiać wioski, które oczywiście istniały tylko, że tak powiem, jako forma przenośna, razem oczywiście z lokatorami, no bo tam się pojawiali po prostu ci wieśniacy, którzy mieli być tymi, którzy zaludniali kolonizowali Ukrainę. To właśnie były i są słynne wioski potiomkinowskie. Kim tak naprawdę był książę Potiomkin? Uwaga, był Polakiem z pochodzenia, nie wypierał się polskości jak wielu, bo na przykład słynny Gogol, to był przecież nie kto inny jak Chocho. I on z kolei bardzo robił dużo, żeby mu zapomniano to, że jest polskiego pochodzenia. Grzesiu Potemski, Wel Potiomkin, po prostu pisał do carycy, żeby dawała mu polskie misje, bo się z Polakami świetnie dogaduje, świetnie zna język i po prostu jest w stanie wykorzystać Polaków dobrze ku chwale Imperium Rosyjskiego. Dlaczego został idolem Putina? To se warto właśnie przeczytać. Jest o tajnym czołgu niemieckim, który powstał, o Mausie. Dlaczego miał być w stanie niszczyć wszystko w promieniu 3,5 kilometra? Dlaczego nie wszedł do seryjnej produkcji? Czym był Maus i dlaczego nic z tego nie wyszło? Wąsik, poczytaj, on był za duży. Nie wolno dużo jeść. Ten czołg był za duży, ale to dla mnie jest dużo ciekawych informacji. Ale on teraz z nerwów, on z nerwów. Natomiast, bo ty żeś mu naopowiadał, co to będzie, jak on siedzi, będzie siedział i on się teraz denerwuje. I on się teraz Trochę denerwuje. będzie siedział, trochę będzie leżał. To nie, to cały czas się nie siedzi. No. Natomiast wiesz, ale jednak się leży, to się siedzi. No więc, Zależy znaczy, na czym, ale to już nie to. ale on mówi, że to on nam da do wiwatu, że po 15 października to my dopiero zobaczymy. Już mi dałeś w Bytomiu, na Białołęce, na Wałach Jagiellońskich, w Zamościu, na Fordonie, już dałeś mi rzeczywiście i wszędzie mi dawali, jak widzisz, do wiwatu. Tak było. Wyszedłeś po prostu złamany. I Tak, poddałeś tak. się i teraz, i teraz, i, i. Dlatego musiałeś mi te więzienia zmieniać, bo mówiłeś, że wszędzie byłem celebrytą więzienną. No to tak, tu właśnie. A teraz to dopiero. Ho, 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 chłopie. Zdumiewające losy rodziny Napoleona.
Korsykańscy nacjonaliści uważali Bonapartych za zdrajców. Napoleon Bonaparte to nie był Francuz, to był Korsykanin, zupełnie inna nacja ludzi. On tak naprawdę Francuzem stał się dopiero wtedy, kiedy został generałem francuskim. Do końca życia mówił z silnym korsykańskim akcentem. Moi znajomi porównują to do Józefa Stalina, który mówił po rosyjsku z silnym gruzińskim akcentem, a zostając czerwonym carem bolszewickiej Rosji, został tak naprawdę rosyjskim nacjonalistą. To bardzo ciekawe doświadczenie, drodzy Państwo, że będąc tym Gruzinem, który objął tron carski, bardziej się poczuwał do bycia carem niż do bycia Gruzinem. Nic nie zrobił na to, żeby swoją ojczyznę w jakiś tam sposób wyplątać z tego imperialnego, jakby powiedzieć, schwycenia. Orwellowskie biuro podróży, o tym jak Józef Stalin w specyficzny sposób otworzył ZSRR dla zagranicznych turystów, drodzy Państwo, i tajny czołg, a to właśnie już było. O, jest Gejowski, tego szukałem, Gejowski, romans króla Polski, ale uwaga, mowa jest o XVIII wieku. 42-letni brytyjski dyplomata zakochał się w 18-letnim przyszłym władcy Polski, Stanisławie, wtedy jeszcze Antonim Poniatowskim. Jaką spółkę Skarbu Państwa zaś tam, ale nie było w tej spółce Skarbu Państwa. No właśnie. No, no, albo jedynkę na liście, tylko że wtedy nie było. Albo jakąś jedynkę, tak. Jedynkę. Szanowni Państwo, perfidna zdrada Anglików w dobrych kioskach, w dobrych empikach polecam, bo warto, no to dobra, tam kopnij go w spółkę. Wąsik, posłuchaj, bo ja ci tłumaczyłem i ty tak naprawdę pomalić wiem, zostaw ten Twitter, a ty zobacz, a ty bierzesz i publikujesz zdjęcie pani Dominiki Wielowiejskiej, obok przy stole siedzi pan Kołodziejczak, pan Michał Kołodziejczak, tutaj kolejna część zdjęcia wycięta i ty piszesz taki komentarz. Dlaczego to nie jest para prezydencka? I co oni ci robią, ci wredni ludzie? Bo ta jest i masz takie zdjęcie swoje, gdzie ty siedzisz na wersalce, rozumiesz, do pół nagi i drugi pan na tobie siedzi, wy macie tam jakieś. Drugie tam jeszcze macie zdjęcie, jak się całujecie, ludzie ci to pokazują. Myślę, ty sam się tego prosisz, no po co ci przeszkodziła pani redaktor Wielowiejska i Michał Kołodziejczak, którzy siedzą koło siebie w autokarze dalej, czy w jakimś, czy w pociągu, ja nie wiem gdzie to było, siedzą. I ty musisz, no mówię ci, w domu powieszonego nie wiesz o sznurku. Naprawdę. Opanuj się, idź na dworzec centralny i poopowiadaj jeszcze na pewno o różnych smaczkach. Już nie będę mówił o jakich rzeczach. No idź, powiedz, zobaczysz, jak to za chwilę się odbędzie. Chłopie, nie mów o kolei, nie mów o LGBT, nie mów o złodziejstwie, nie mów o tuszy, nie mów o poziomie intelektualnym, bo to jest duży kłopot. Nie mów, jak ktoś się czerwieni, jak mówi i różne inne takie historie. Ty masz tyle tematów. Nie wolno już założyłeś, nie wolno mówić wersalka, bo się funkcjonariuszom nagle jak pisali wersalka, czy mówili wersalka, to im się dzwonki odzywały w telefonach. No, nie wolno mówić nawet na pocztę. Wiesz, no, zapytaj się swojego kolegi Tomka, jak wy tam żeście funkcjonowali. No, ten, z którym masz zdjęcie, jak żeście brali ten, no chyba fikcyjny ślub pod pałacem ślubów. Ja nie wiem, ja się nie znam na tym, bo ja wiesz, ja nie wiem, który ślub się liczy, który ślub się nie liczy. Ja już nie jestem fachowcem. Za ręce się trzymaliście i kwiaty były. Ty byłeś panną młodą, gratuluję. No, dzieci z tego nie ma. Do tej pory. No ale to pewnie dawałeś w szyję. Pewnie dawałeś w szyję. Szanowni Państwo, do zobaczenia.